pieniędzy. Miłość. Ciepło. Wzajemka. Przyjaźń. Radość. Dobro. Jasełka. Święta. Szczęście. Koleżeństwo. Radość Bożego Narodzenia. Kolędy mamy inny strój, jesteśmy malowane i czesane. W każdej piosence jestem inaczej ubrana, bo każda piosenka jest w innej muzyce, w innym rytmie. To prawda, a w co będziesz ubrana? W sukienki, kamizelkę i tyle. Zaśpiewam piosenkę siódnocnej kolędy siódnocnej ciszy. Przygotowałem się na to 4 dni i mi się to bardzo podoba. Lubię śpiewać kolędy, bo śpiewa się je w czasie świąt, a święta są bardzo fajne. Fajnie wszedłeś pierwszy raz, super to było. I jakbyś jeszcze na koniec to powtórzył, to była rewelacja. Śpiewać z narodzenia Pana, przybierzeli do Betlejem, Bóg się rodzi i gdy się Chrystus rodzi. I aranże są bardzo ładne. Trzeba wszystkim mówić, że są święta Bożego Narodzenia, że to właśnie teraz narodził się Pan Jezus. Kolędy bardzo lubię śpiewać, bo wprowadzają taką świąteczną atmosferę i wtedy czuję, że już niedługo są święta. Nie każdy ma czasami też taką okazję wystąpić na scenie w telewizji. Ten koncert jest inny, dlatego że są dwie gwiazdy, Cleo i Roxana. Są dzieci niepełnosprawne, z którymi można się zaprzyjaźnić, porozmawiać. Jest to koncert integracyjny. Mieliśmy także podopiecznych fundacji, dzieciaki ze szkół specjalnych były także z nami. To było bardzo budujące móc na nich patrzeć, na to, jacy byli szczęśliwi, jak spełniali tutaj swoje marzenia, bo ten koncert, to widowisko ma też być spełnieniem dla nich świątecznych marzeń. Mam nadzieję, że tak było. Dzieciaki. Lubię ich spontaniczne takie reakcje, to co mówią, jak śpiewają, jak się zachowują. To jest dla mnie taki żywioł, który kocham najbardziej. Wszyscy mamy te same serca. Ja po prostu po równi kocham każde dzieciątko tutaj. Są tak cudowne, są tak serdeczne. Już chyba mnie wszystkie wyściskały dzisiaj. Także dla mnie koncert wyjątkowy i cieszę się, że mogę tutaj być. Otwierają się, są bardziej samodzielne, kształtują sobie tą otwartość, poczucie wartości, także jest to dla nich naprawdę bardzo pozytywny wpływ i bardzo dużo emocji takich, przede wszystkim wrażliwość, jaką mają w sobie, mogą uzewnętrznić. Przygotowywały się również pod względem takim emocjonalnym, ponieważ te emocje, nie ukrywam, że sięgały zenitu czasami. Noce były nieprzespane, a już przed dzisiejszymi próbami niektóre dziewczynki przyznały same, że nie spały praktycznie całą noc. Ten koncert będzie bardzo prawdziwy, bardzo serdeczny, bardzo ciepły i myślę, że wszystkim udzieli się tym, którzy będą go oglądać. Jak to kiedyś święty Jan Paweł powiedział, Boże Narodzenie to święto dziecka. Święto dzieci, które radują się z tego, że są razem z rodzicami, że są w gronie najbliższych. Chcemy przekazać widzom radość Bożego Narodzenia. Tradycyjne, polskie święta w gronie rodzinnym, w gronie naszych bliskich. Realizacja koncertu dla dzieci różni się przede wszystkim tym, że naszymi głównymi bohaterami są dzieci. Jest tutaj ich dzisiaj bardzo dużo, co nie oznacza, że praca z nimi jest trudna. Jest na pewno inna. Mamy tutaj bardzo dużo sprzętu, bardzo dużo energii, żeby te dzieci czuły się tutaj jak najlepiej, no bo to one są dzisiaj tutaj najważniejsze.
była zaręczona z Józefem. Gdy się dowiedział, że Maryja spodziewa się dziecka, bardzo posmutniał. Ten koncert na pewno jest wyjątkowy, bo biorą w nim udział wyjątkowi aktorzy, mali aktorzy, ale mam na myśli także wokalistów, muzyków, dziecięcy teatr. Oni wszyscy tworzą wyjątkowe widowisko dla swoich rówieśników, bo tak naprawdę jest to koncert dzieci dzieciom. Są z nami Cleo, jest z nami Roxy i jest z nami także wybitna aktorka pani Ewa Ziętek. Pani Ewa Ziętek nie mogła zdjąć uśmiechu z twarzy i była bardzo fajna. Pierwsza scena to jest jak anioł przychodzi do mnie i mówi mi, że będę miała dziecko i nazwę je Jezus. A co robi aniołek w tym spektaklu? Przychodzi do Maryi i opowiada jej, że będzie miała... Że będzie miała dziecko. Ja gram Józefa i też jak się dowiedziałem, że będę go grać, to na początku zacząłem się trochę stresować, że akurat to będzie w telewizji, ale później na próbach zobaczyłem, jak to będzie wyglądało i mniej więcej jest dobrze. Historia Bożego Narodzenia jest wszystkim bardzo dobrze znana, a widziana jeszcze oczyma dzieci, to tym bardziej jest urocze, ale też trudne, bo dzieci pewnych kwestii nie są w stanie do końca pojąć, zrozumieć, tak jak robią to dorośli. Niemniej jednak dzieci podeszły do tego w sposób profesjonalny i myślę, że to też Państwo zobaczycie na nagraniach. Jak pokazać tego typu elementy? No właśnie poprzez grę dzieci. Dzieci grają dla dzieci. To jest najfajniejsze w tym całym projekcie. To jest wspaniały czas. Wspaniałe uczucie. Oksana! Jeszcze najlepsze! Jestem super, trzymam kciuki na ciebie. Emilka jest przekochaną dziewczyną, naprawdę. No, ja aż byłam w szoku po prostu, że ona tak na mnie zareagowała. Ale jest to niezmiernie miłe i no po prostu, no tak jak mówię, jestem wzruszona tą całą sytuacją. Jestem naprawdę wzruszona, jak patrzę na te wszystkie dzieciaki, które właśnie podchodzą z taką miłością do muzyki i tak pięknie nas przyjęły tutaj na scenie. Od pierwszych chwil poznania się z nimi tak naprawdę jakby wyczułam ich wrażliwość, więc to są naprawdę bardzo wrażliwe osoby. I zresztą od zawsze gdzieś tam czułam, że po prostu osoby niepełnosprawne są naprawdę bardzo wrażliwe, więc myślę, że tutaj jeśli chodzi o taki artyzm i muzykę, to oni są jak najbardziej na to otwarci. Spełnienie marzeń naprawdę. Tylko był temat właśnie Roxany, Cleo, no i występu w ogóle przed kamerą i w telewizji. Nam ciężko pewnie kiedyś będzie się coś wybić ze względu na swoją niepełnosprawność choćby nawet, ale taką szansę nie mogłyśmy przegapić i bardzo się cieszę. Cześć kochani, z tej strony Cleo. Zapraszam Was w Boże Narodzenie do TVP ABC na przepiękne kolędy. Do zobaczenia. Buziaki, widzimy się.